Przyjął. Siurekę przyjął. Gladyr to kończy. Skończył Juri Gladyr. Ależ to niesamowite rzeczy się teraz będą działy. 25-23 wygrywają Jastrzębianie. Juni po 17 latach zostają mistrzami Polski. No niesamowita historia z perspektywy sezonu, wydarzeń, dominacji Zaksy. Coś, co zdarza się, gdybyśmy tylko matematycznie chcieli skontrolować ten sezon. To by na to postawił. Holand sportu by tego nie wymyślił na pewno. Coś taki piękny jest ten sport. Smutny dla jednych, piękny dla drugich. Dzisiaj cieszy się Jastrzębski Węgiel. Leszek Dajewski 17 lat temu, drugi szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla. Pamięta te czasy. On wtedy sprowadził zespół z Igorem Pielożnym. Tak, tak, pamiętam te mecze doskonale, oczywiście. Wynik kapitalny, wtedy zaskoczenie też ogromne. Tak, był Wika, Michalczyk, Rybak, Gabrych, Chudik, Wójcik, Serafin, Szygieł. Ja się dobrze pamiętam, sam wskazałem Gabrycha na MVP sezonu, ale to już jest ogromna historia, odbudowują. No a tutaj przyszedł Andrea Gardini, który zdobywał Mistrzostwo Polski z Zaksą i wicemistrzostwo także. I teraz zdobywa Mistrzostwo Polski z Jastrzębskim Węglem mniej więcej od połowy sezonu MVP. Ktoś tu może zostać? To jest MVP absolutnie finału. Kuba Bucki. Absolutnie, absolutnie zawodnik, który nie dołożył. On odmienił losy kilku setów, kilku meczów, a dzisiaj właściwie bez niego. Ale powiedzmy ogólnie, zespół Jastrzębskiego z tym potencjałem, który w tych konfrontacji z Zaksą miał znaczenie. Zaksa nie ma co ukrywać. Widać po nich ślady sezonu i nie wiem, czy to jest zadyszka, ale to jest na pewno ich słabszy moment od strony fizycznej. Jeszcze jeden mecz, płacą za to cenę. Mieli, bo przecież pamiętajmy, 1 maja będą grać w finale, wielkim finale Ligi Mistrzów. To też się przecież nie zdarzało często w historii naszej siatkówki. No ja myślę, że oni jeszcze nie wierzą w to, co się stało, bo no, nikt tego nie mógł się spodziewać. Ale tak już jest w sporcie. Play-offy i końcówka, no rządzi się troszkę swoimi prawami.